zgasiliśmy samochód. Gadamy. Próbuję odpalić, a to jest wum. I zero reakcji. No i Wojtka tylko mina ze samochodu takie, no... No więc temat do mechanika i temat do właściciela. Wniosek z tytułu wady ukryte. Więc jeśli was ktoś oszuka, warto walczyć wtedy. Ale Wojtek mówi, zostaw, będzie dobrze, nie ma co panikować. Co my tu mamy, Piotr? Co my tu mamy? No dobrze, nazwany samochód przede wszystkim. Był odcinek, nie? Tak, był. Był zakupowany, że tak powiem. No, tutaj zderzak przed zamalowaniem z tego względu, że on był trochę zniszczony i tam coś było z dziurą, nie? Tak. To będzie robione. Bo... Tak. Dziurka, korekta, zabezpieczenie czym woskiem? Woskiem, no. Dobry one step i zabezpieczenie woskiem. No, ci, że nie w środku sprzątane było, to skóry chyba nie były robione? Nie. Znaczy my robiliśmy go zaraz po zakupie, robiliśmy reflektory i wnętrze w nim, nie? No, to przede wszystkim to odświeżenie w środku było zrobione, teraz korektor robimy taki lepszy one step. Polewujemy, przyjedzie zderzak, złożymy, zobaczymy co powie Michał. No to Michał, ale nie. Tak, i później jeszcze opowiemy wam co działo się po odcinku pierwszym, co się tak naprawdę z tym silnikiem zrobiło. No. No, tam też były pytania co do tego samochodu, co tak, z Insignią, nie? Tak. Czyli był odcinek z kupna, ale nie było dalszej części. No. Jak to później wyglądało. No ale no, żeby była dalsza część, to trzeba trochę pojeździć, nie? Żeby cokolwiek powiedzieć, także to też wyrozumienie musi być. Mhm. Dlatego mamy dzisiaj ten odcinek, także dla niecierpliwych no, udało się właśnie stworzyć ten materiał. Z racji tego też, że Michał nie za bardzo miał czas tutaj do nas podjechać i sobie przełożył to na wiosnę. No więc teraz jest samochodzik. No, działamy, a później Michał wam opowie na końcu, co tak naprawdę stało się z samochodem i czy jest zadowolony z zakupu. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. No to Michaś, teraz będziesz z drugiej strony kamery i opowiesz widzom, którzy się niecierpliwili odnośnie Insigni, co się wydarzyło w ostatnim odcinku. Dlaczego auto nie odpaliło? No niestety historia w ogóle zaczęła się od tego, że jadąc z Krakowa, no wszystko było w porządku, dojeżdżamy do Biłgoraja, no i tam luźna gadka w nocy, tam koło czwartej bodajże, no i zgasiliśmy samochód, gadamy, no coś tam walnąłem do Wojtka, no żebym tylko dojechał bezpiecznie do domu, wsiadłem do auta, Wojtek do swojego, ja próbuję odpalić, a to jest wum, i zero reakcji, no i Wojtka tylko mina ze samochodu takie, no... No i stanęliśmy przy samochodzie, no i tam właśnie ta stawka była wtedy nagrana, kiedy próbowaliśmy odpalić samochód. No i co było? Okazało się, że winne są wtryskiwacze.
po kontakcie następnego dnia z właścicielem okazało się, że żeby sobie odpalić samochód, to trzeba go przytrzymać na zapłonie dosłownie minutkę i on po minutce działa tak jak należy. No ale no tak jak właściciel mówił, że on tak jeździ, mu to pasowało, mi to niestety nie pasowało, żeby tam trzymać samochód minutę i dopiero po minucie go odpalać. No więc temat do mechanika i temat do właściciela i wniosek z tytułu wady ukrytej tak naprawdę, bo to też jest dosyć ciekawa rzecz, że to, że się kupi wadliwy samochód i właściciel nie poinformował mnie w tym przypadku, że ten samochód był wadliwy, to nie znaczy, że ten samochód musi być wadliwy i ja muszę płacić za to, żeby go naprawić. W tym przypadku ten samochód został naprawiony, te wtyskiwacze zostały zregenerowane tak naprawdę za kwotę, którą dał właściciel, więc to właściciel pokrył koszt, znaczy poprzedni właściciel pokrył koszt naprawy insignii, no taka właśnie historia. Więc jeśli was ktoś oszuka podczas, bo to, tak można powiedzieć, to wiecie, no, jak ktoś wam nie powie, że samochód nie odpala normalnie, to znaczy, że moim zdaniem to też nie jest w miarę uczciwy temat, ale warto walczyć wtedy o to, żeby... Znaczy wiesz, dobrze też z jego strony, że zachował się uczciwie i dogadał się, nie? No słuchajcie, no, jakby szkoda by było sytuacji, żeby ten samochód oddawać, no bo jednak była możliwość, żeby ten samochód oddać z powrotem za zwrot kasy, no tylko po co, nie? Ja też miałem wątpliwości, dłuższy czas się zbierałem z tym, czy ten samochód nie oddać, czy to nie była zła decyzja i się człowiek z własnymi myślami walczył, ale Wojtek mówi, zostaw, będzie dobrze, nie ma co panikować. No i do tej pory jest, już prawie rok w sumie. No i co możesz powiedzieć teraz przez ten okres użytkowania? Czy jesteś zadowolony z tego samochodu? Co tak naprawdę, czy jakieś awarie wystąpiły? Obter zewieją. Tak. To jest fakt. To prawda oczywiście. To jest fakt. No, to nie, ten temat można w tym momencie urwać. Kto ma Opla, ja mam Opla rok i Opel rdewieje. Tak naprawdę co poza tym? Nic większego. Większych właśnie rzeczy to tylko właśnie to, że coś się może kiedyś pojawić. Poza tym to nic. Przebieg jaki został zrobiony od tamtego momentu? Sporo. Dwie wymiany oleju. Nie, jedna w sumie, jedna, bo to prawie ten. Jedna wymiana oleju ostatnio zrobiona. No to 10. No, puszka. No to nie tak sporo, bo jest od czerwca. No. I teraz nieprzyjemna sytuacja ze zderzakiem. Ale to w następnym odcinku tego jeszcze nie zdradzamy. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Wyszła taka no, dosyć niefajny temat ze zderzakiem, przed nim, bo ten przedni zderzak był do pola kierowania. I wam dopiero powiemy w następnym odcinku, co tak naprawdę się wydarzyło i czym była ta niefajna sytuacja, w zależności od tego, jak ona się też rozwinie. To jest też ciekawe. Tak, tak. No, a aczkolwiek już mamy auto skończone, czekamy jeszcze tylko na zderzak i lusterko, więc możemy wam tylko pokazać z tej perspektywy, jak wygląda. No i teraz pytanie do ciebie jeszcze odnośnie usługi, naszej usługi tutaj detailingu, czy jesteś zadowolony? No a jak? No to tak jak mówiłem Wojtkowi, pierwsza rzecz, która mi się zwróciła w oczy, to z tyłu lampy były po prostu to, co było wcześniej, to było mat. A teraz tak naprawdę widać nawet światło z tyłu, znaczy żarówka. Która była wtedy, no... Nie, jest różnica FS tak naprawdę. To są, i to tak naprawdę też nie jest ta mega super ekstra korekta, a jakby ta była, no to mam wrażenie, że byłoby jeszcze lepiej tak naprawdę. No, tak to wyszło, słuchajcie. Jeszcze trzeba założyć albo szpandekle, albo... Będą pewnie alusy. No, aluski założymy, nie? Dlatego, że dzisiaj zderzak powiemy, po co chodzi w następnym odcinku. Więc alusy pewnie przed, tak można powiedzieć, oficjalnym skończeniem będą, mi się wydaje. No bo teraz kwestia tego, czy śnieg nas nie zaskoczy przypadkiem. Tak, bo ta pogoda nam płata figle teraz, więc niestety, nie ma co ryzykować. Niestety. No, to jedyna rzecz, która trzyma przed zmianą. Ocena samochodu od 1 do 10. Ale jako Opla... Wszystkie czynniki. Właściwości jezdne, niezawodność, komfort. Pierwsze miejsce samochodu chyba, który jest najbardziej usterkowy z tego, co czytałem. No ciężko powiedzieć. No, to jest też takie auto pierwsze moje auto, że tak naprawdę to nie mam, nie muszę się nim dzielić, więc inna sprawa, że nie bardzo mam też się odnieść do czegoś. Mhm. Fajne, jeśli chodzi o to jest taka klasa komfortowo-biznesowa. No,
jak się jest duży wielki samochód i w środku i z zewnątrz. W tym przedziale cenowym na pewno dobry wybór. No, jeśli ktoś szuka dużego samochodu, takiego komfortowego samochodu, to ciężko będzie znaleźć coś w podobnej klasie i w podobnej cenie. Z wyposażeniem. Z tym wyposażeniem, dokładnie, co jest w środku. Jeszcze miałem pytać odnośnie skrzyni automatycznej względem skrzyni manualnej. Zobaczymy. Nie ma porównania w ogóle, jeśli chodzi o manual. No, jeśli ktoś jeździ na przykład po mieście albo w ogóle się porusza w miejscu, gdzie trzeba te biegi spełniać szybciej, znaczy częściej, to zauważy mega różnicę na plus, że nawet lewa noga od sprzęgła tak odpoczywa, że tak jak ja jeżdżę po Rzeszowie, to teraz mam manual, jeśli chodzi o samochód zastępczy. To jest masakra, a jednak automat to automat. No tylko no, jest tam wada, że może ten automat się gdzieś tam wysypać. Jak ktoś się boi, no niestety, coś za coś. Jak się dba, to się ma. Jak się dba, to się ma. No jak się nie wrzuca od razu P na jej. Nawet nie wiem, czy się da wrzucić P. No czy wiesz co, jak się toczy, to... Tak? No, próbowałeś? Wyjdzie. No nie, ale... Widziałem. Niektórzy tak próbują, ale... No a tam słuchajcie, mam już Mercedesa, zobaczcie. Coś tam na gwincie już leży. Także już z podnośnika zjechał, to jest dobrze. No co, Michał, będziemy kończyć, nie? Będziemy kończyć. No i zapraszamy do oglądania, do subskrybowania kanału. Przycisk macie pod spodem i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Tak, i zdamy relację odnośnie zderzaka, tak? Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Hej.